Cześć! Z tej strony Dorota Traczyk-Bednarek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii W krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu To Tylko Dieta. Dzisiaj w końcu nagrywam odcinek numer 2 poświęcony tematowi ciąży. Tym razem chciałabym poruszyć ten temat troszeczkę bardziej ze strony takiej prywatnej, ale też psychodietetycznej. I zależy mi na tym, ponieważ uważam, że jest mnóstwo kwestii, o których warto sobie powiedzieć, jeżeli mieliśmy kiedyś zaburzenie odżywiania, bądź nasza relacja z jedzeniem nie jest taka krystalicznie czysta. W związku z tym warto jest mieć świadomość kilku mechanizmów, które mogą w trakcie ciąży się pojawić. A dodatkowo, co bardzo lubię robić, to, aby rozwiewać obawy, które możecie mieć, jeżeli na przykład teraz jesteście w ciąży, jeżeli planujecie taką ciążę, po to, aby poczuć się bezpieczniej, poczuć się lepiej i nie zadręczać się niepotrzebnie kwestiami, które na to zadręczanie moim zdaniem nie zasługują. No to co, zaczynamy. Razem tutaj ze mną jest oczywiście Jasiu, który czasami powie słówko od siebie, więc zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Pierwsza kwestia to jest kwestia obaw, którą chciałam omówić. I tutaj ja prywatnie takie obawy miałam kiedyś, będąc w zaburzeniach odżywiania. Zresztą tak jak mówiłam, chyba na Instagramie wydaje mi się, same zaburzenia odżywiania i wtedy wizja posiadania dziecka czy ciąży była dla mnie totalnie niewyobrażalna ze względu na odpowiedzialność, jakiej wymaga posiadanie dziecka, odpowiedzialność za drugie życie, ale również bardzo, bardzo bałam się jakiejkolwiek ingerencji w moje ciało hormonalnej, tutaj całego procesu. No, oczywiście ciąża, wiadomo, to jest duża zmiana ciała w tym okresie ciąży. W związku z czym kiedyś nie wyobrażałam sobie nawet w tej ciąży być, ponieważ bardzo, bardzo bałam się jakiejkolwiek zmiany masy ciała i szczerze mówiąc, w okresie, kiedy cierpiłam na zaburzenie odżywiania, brałam pod uwagę, że nigdy w tej ciąży nie będę. Nie tylko dlatego, że nie miałam okresu oczywiście, ale też dlatego, że na tyle bałam się zmiany kształtu mojego ciała, masy mojego ciała, że byłam gotowa zrezygnować z dziecka po prostu. Brzmi to moim zdaniem bardzo źle. Natomiast prawda jest taka, że w zaburzeniach odżywiania, kiedy w nich jesteśmy, patrzymy z perspektywy zaburzeń odżywiania. W związku z czym mamy w wielu przypadkach tak zaburzone priorytety życiowe, że wtedy jest to całkiem logiczne się wydaje i takie nie budzące zdziwienia, prawda? Natomiast, no wiadomo, w tym momencie, kiedy jestem zdrowa, dziecko chciałam mieć, ale wiadomo, że gdzieś tam te przekonania, jakieś wyobrażenia z przeszłości może były, natomiast ja w tym momencie już też będąc zupełnie wyregulowana, ze sprawnym, zdrowym układem hormonalnym, z bardzo dobrze wyregulowanym ośrodkiem głodu i sytości, tego przytycia się w ogóle nie bałam. Byłam ciekawa, jak zareaguje mój mózg, który jednak spędził naście lat w zaburzeniach odżywiania, kiedy ta cyferka na wadze będzie rosła, jak ja będę na to reagować, ale właśnie ku mojej uciesze wszystko było dobrze i nic tutaj takiego złego się nie działo. Niemniej mamy mnóstwo obserwacji takich pobocznych, których obserwacja wydaje mi się istotna z punktu widzenia osób, które są w ciąży, w związku z tym chciałabym się podzielić. Jeżeli zaś chodzi o ciało, tutaj ważna jest kwestia, myślę, do powiedzenia, że tak fizjologicznie ciąża nie jest okresem predysponującym nas do tego, abyśmy nadmiernie tyli. I to jest bardzo ważne, ponieważ wydaje mi się, że stereotyp mówi zupełnie co innego. Stereotyp mówi to, że kobieta, jeżeli chce schudnąć, to ona ma kilogramy po ciąży. Jeżeli
kilogramy po ciąży zostały, to prawdopodobnie jakieś błędy zostały popełnione. Kilogramy, mówię, nadprogramowe, których nie można się pozbyć przez rok, dwa lata, trzy lata. I tutaj oczywiście zupełnie inaczej będzie w przypadku osób, które miały niedożywienie i przytyły, bo one dobrze, żeby przytyły tyle, aby tego niedożywienia nie mieć, tak, ostatecznie. Ponieważ no, ciężko jest utrzymać laktację, zajmować się dzieckiem, mieć tyle sił, będąc w niedożywieniu, powiedzmy sobie to wprost. Natomiast u osób z masą ciała w granicach normy w BMI, taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca. Kilka kilogramów nadprogramowych po urodzeniu dziecka jest oczywiście wskazane ze względu na to, żeby utrzymać laktację, bo laktacja będzie też dla nas energochłonna. W związku z tym nasze ciało chce się zabezpieczyć na to, na ten okres, w którym nadmiar energii będzie potrzebować. I to jest bardzo ważne. Natomiast mamy takie wyobrażenie, okej, w ciąży tam się tyje 10, 15, niektórzy 20 kilo tyją. Pamiętajcie, że to nie jest tycie. To jest wzrost masy ciała. Z tego tkanki tłuszczowej jest może 2 kilo, 3 w takim prawidłowym wzroście masy ciała. Natomiast całą pozostałą pełni wzrost objętości krwi, pełni macica, która zwiększa znacząco swoją wielkość, pełni dziecko, które rośnie z każdym miesiącem, pełni większy biust, dodatkowo płyn owodniowy, retencja wody pod koniec. Naprawdę tych kilogramów poza tkanką tłuszczową może uzbierać się 7-8 spokojnie. Spokojnie, już wychodząc ze szpitala, po porodzie ma się kilka kilo mniej, a to, co zostaje, bardzo, bardzo łatwo schodzi, pod warunkiem właśnie, że mamy tą podstawę psychodietetyczną. Jesteśmy bardzo czujni na to, co dzieje się w naszej głowie w okresie ciąży. I o tym bym chciała porozmawiać, ponieważ uważam, że mnóstwo kobiet, jak to powiedzieć, jeżeli, w ogóle to jest bardzo ciekawa kwestia, jeżeli w ciąży tyjecie zbyt mało, to w internecie jest praktycznie zero informacji na ten temat. Zbyt mały wzrost masy ciała w ciąży, od razu pregoreksja, czyli to zaburzenie, w którym kobieta przebiera zbyt mało, no bo boi się przytycia w ciąży i tak dalej, i tak dalej. Tych przypadków jest mnóstwo, ale albo pregoreksja, albo rady na to, jak nie przytyć za dużo w ciąży. Więc ja bym chciała powiedzieć, jak przytyć odpowiednio, a raczej na co zwrócić właśnie uwagę, żeby zapobiec temu przytyciu, który być może wynika nie tyle z potrzeb energetycznych, nie tyle z zachcianek, o zachciankach też bym chciała porozmawiać, ale wynika z błędnych przekonań albo z przekonań, które są dla nas szkodliwe w trakcie ciąży. I o co mi chodzi? Posłużę się swoim przykładem, bo on jest mi najbliższy. Wydaje mi się, że to też będzie najbardziej adekwatne. Też zwracając uwagę na to, że jako psychodietetyk, jako osoba, która wyszła z zaburzeń odżywiania, ja mam bardzo, bardzo dużą świadomość i dużą czujność na to, co pojawia się w mojej głowie. I wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy ja się dowiedziałam, że jestem w ciąży, to jest przedziwne, ale w mojej głowie automatycznie pojawiły się wszystkie zasłyszane kwestie na temat ciąży, stereotypowe hasła typu kobieta w ciąży ma zachcianki, kobieta w ciąży dużo tyje, kobieta w ciąży musi mieć takie zachcianki. I to jest normalne, że kobieta w ciąży ma taki okres, w którym je na przykład fast foody. Wyobraźcie sobie, że mi się takie rzeczy zaczęły pojawiać w głowie na jakimś takim poziomie, nawet nie takim, że ja sobie zaczęłam kreować te myśli, tylko gdzieś tam takie hasła mi się przypominały, a zwłaszcza, że było to podbudowywane jeszcze poprzez pytania z otoczenia. Czyli jak ktoś z osób dowiedział się, ja akurat nie mówiłam wielu osobom o ciąży od samego początku, ale gdzieś tam w trakcie, kiedy już rozmawiałam z kimś znajomym czy bliskim, zawsze padało pytanie: i co? Masz zachcianki? I aż się chciało powiedzieć: no mam, wiesz co, no po prostu mam takie dziwną ochotę na coś tam i jeszcze najchętniej bym łączyła ogórka kiszonego z lodami oczywiście i tak dalej, i tak dalej. I mam ochotę na takie niezdrowe rzeczy. Tylko że prawda była taka,
że takich prawdziwych zachcianek to ja miałam może, nie wiem, z 100 tych wszystkich pytań, które otrzymałam. I o co chodzi? Chodzi o to, że mamy kulturowo utarte pewne przekonania na temat ciąży i uważam, że jeżeli jesteśmy w ciąży, to warto sobie usiąść, wziąć kartkę i zastanowić się, z czym mi się kojarzy kobieta w ciąży, z czym mi się też kojarzy młoda mama, ponieważ słyszymy, że młoda mama to jest mama, która nie ma czasu zrobić siku, to jest mama, która nie ma czasu, żeby o siebie zadbać, która cały czas chodzi w rozczochranych włosach i podartych dresach. Takie wyobrażenie, które gdzieś tam wciąż pokutuje. Oczywiście, każde dziecko jest inne. Moje dziecko jest akurat bardzo, bardzo zajmujące, ale to nie znaczy, że od razu te wszystkie rzeczy, które ja słyszałam, muszą być prawdą. I o co chodzi? Chodzi o to, aby wypisać sobie wszystkie przekonania i być bardzo czujnym na to, co się pojawia w nas faktycznie i jak to się ma do tych przekonań. Ponieważ może się okazać, że podświadomie zaczynamy działać w taki sposób, aby wesprzeć te tezy, które słyszeliśmy wielokrotnie. A jeżeli chodzi o zachcianki, to tutaj też warto jest zwrócić uwagę na to, na ile ja faktycznie mam zachcianki, a na ile ja je zaczynam wymyślać. Uważam, że jest prawdopodobieństwo wysokie, że mamy taką tendencję do tego w trakcie ciąży, ze względu na to właśnie, że każdy nas pyta, a masz zachcianki? A jak to jest z tymi zachciankami? A jakie masz zachcianki? Ja miałam takie i takie. I wyobraźcie sobie, że ja też miałam taki moment, w którym tak siedziałam i się zastanawiałam, czy ja mam jakąś zachciankę, czy ja nie mam jakiejś zachcianki, czy ja mam, na co ja mam ochotę. I dość szybko to wyłapałam, że takie coś, że w ogóle dochodzi do tego, że ja zastanawiam się, czy ja mam zachciankę. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy masz zachciankę, prawdopodobnie jej nie masz, tylko właśnie, może coś szukasz, ponieważ jest to dość mocno zakotwiczone w naszym społeczeństwie, że te zachcianki się ma, jest to też zakotwiczone poprzez filmy różnego rodzaju, seriale i tak dalej. Zwróć uwagę, czy nadmiar zachcianek nie wynika z tego, że twoja dieta przestaje być dobrze zbilansowana. Po prostu. Niemniej jednak, jest duża przestrzeń czasowa, w której możemy realnie o siebie dbać. I to, czy nasze zachcianki będą realizowane, czy one będą w ogóle, uważam, że to zależy w dużej mierze od nas. I też od naszej świadomości tego, ile to jest oczekiwanie społeczne, że ja będę mieć teraz zachcianki. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale naprawdę będąc w ciąży, myślę, że wiele kobiet jest w stanie się tutaj w tym odnaleźć. Na ile ja będę właśnie iść w to, że ja mam zachcianki, że ja teraz mogę sobie pozwolić, bo jestem w ciąży, ja mogę sobie pozwolić, więc powinnam mieć więcej. Ja takie coś miałam, uwierzcie mi, że takie coś mi się pojawiało w głowie, że o, teraz jestem w ciąży, to ja teraz powinnam sobie na więcej pozwolić. Tylko, że prawda jest taka, że ja na co dzień się nie ograniczam, więc nie powinnam sobie na więcej pozwolić, bo ja sobie pozwalam na tyle, na ile chcę. A tutaj to, co mi się pojawiło, to, że na więcej pozwolić sobie, to już było nadmierne i to wynikało z przekonań, z jakichś takich utartych właśnie schematów, które gdzieś tam zostały usłyszane. Zwyczajnie usłyszane w społeczeństwie. Czy nam się chce faktycznie jeść więcej? To jest dobre pytanie, ponieważ zapotrzebowanie energetyczne w ciąży faktycznie się zwiększa, natomiast to nie jest aż tak duże, to nie jest aż tak duży wzrost zapotrzebowania, abyśmy nagle mieli diametralnie zmieniać swoje nawyki żywieniowe. Tutaj w związku z tym warto jest właśnie zadawać sobie pytanie, czy ja teraz jem, ponieważ jestem głodna i czuję, że potrzebuję, czy ja teraz jem, ponieważ mam takie z tyłu głowy przekonanie, że jestem w ciąży, więc powinnam jeść dużo. Drugą kwestią, też związaną z zapotrzebowaniem energetycznym, jest kwestia aktywności fizycznej, ponieważ też jest społecznie takie przekonanie, mam wrażenie, że kobieta w ciąży, no to najlepiej, żeby odpoczywała, leżała i no i właśnie i odpoczywała, bo jest przecież w ciąży, więc jest zmęczona i tak dalej, produkuje dziecko. Pamiętajcie, moje drogie, że aktywność fizyczna w ciąży nie tylko pomaga dziecku, nie tylko pomaga Wam poczuć się lepiej, pomaga Wam lepiej znieść ciążę, ale też wpływa pozytywnie na Wasze zdrowie i na przebieg porodu.
to jest utarty schemat, że powinniśmy teraz cały czas odpoczywać. Im więcej będziecie leżeć i nic nie robić, no chyba, że macie ciążę zagrożoną, oczywiście wskazanie od lekarza, tym prawdopodobnie będziecie czuć się gorzej, ciężej, mniej sprawnie. A to będzie tylko powodować nakręcenie koła, nadmiernego spożycia energii, no i złego samopoczucia w związku z tym, puchnięcia i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważny element. W mojej ciąży ja też bardzo dbałam o to, aby tej sprawności nie stracić. Po prostu rozciąganie, pilates, ćwiczenia dedykowane dla kobiet ciężarnych. To wszystko robi olbrzymią robotę i samopoczucie poprawia. Znacie to, prawda? Rozumiecie, o co chodzi. Tutaj może się pojawić i u wielu kobiet pojawia się coś takiego, że całe życie były na diecie, a teraz w ciąży odpuszczam sobie i lecę zupełnie w drugą skrajność. I lecę w skrajność nie dlatego, że ja teraz tak bardzo potrzebuję tej energii, tylko lecę w skrajność, ponieważ ja mam bardzo mocny głód też psychologiczny, taki głód mentalny, który pojawił się ze względu na silne restrykcje żywieniowe na co dzień. Tylko że jeżeli jesteśmy już w ciąży, no to oczywiście jakby nie zmienimy naszej przeszłości. Musimy sobie radzić w tym, co jest, czyli nie zmienimy tego, że wcześniej byliśmy cały czas w restrykcji, natomiast teraz musimy być świadomi, że możemy mieć nadmierną ochotę na jedzenie ze względu na to, że byliśmy całe życie na restrykcji. Więc to warto jest mieć tego świadomość i najlepiej zastanowić się, jak ja mogę teraz tą swoją dietę okiełznać, żeby ona nie była restrykcyjna, żeby była zdroworozsądkowa, ale z drugiej strony, żeby właśnie nie była skrajnie przetworzona, skrajnie nadmiernie energetyczna, jeżeli ja nie potrzebuję takiego dużego, dużego surplusu energetycznego. Inaczej sytuacja wygląda oczywiście u osób, które zaczynają, zachodzą w ciążę, będąc w bardzo niskiej masie ciała. One powinny przytyć więcej w trakcie ciąży, aby zapewnić odpowiednie zasoby energetyczne dla rozwijającego się dziecka, ale też dla siebie, aby ochronić swoje ciało też przed tym bardzo dużym wysiłkiem, które musi znieść w trakcie ciąży, w okresie porodu i połogu. Tutaj też oczywiście trzeba odpowiedzialnie do tego podejść. Jeżeli mamy bardzo mały apetyt, no to trzeba zwrócić na to uwagę i zacząć jeść po prostu więcej, ponieważ u niektórych osób w okresie ciąży wcale ten apetyt nie wzrasta, mimo że zapotrzebowanie wzrasta. I część osób, które na przykład doświadczały wcześniej restrykcyjnych zaburzeń odżywiania, może czuć taką pokusę do tego, żeby to wykorzystywać i się ograniczać w tej ciąży, a to nie jest dobre. Dlaczego? No oczywiście, no grozi to nie tylko osobie, która w tej ciąży jest, ale też dziecku, jego rozwojowi, zarówno w życiu płodowym, jak i później. U matek, które bardzo mocno się odchudzały w trakcie ciąży, no bardzo często dzieci, a tak naprawdę osoby, które już są później dorosłe, mają problemy z masą ciała, nadmierną masą ciała w życiu dorosłym. Jeszcze w kwestii tej aktywności fizycznej. Tutaj chodzi mi o to nie, aby stać się teraz jakimś supersportowcem w trakcie ciąży, tylko oczywiście słuchać swojego ciała. To ciało potrzebuje ruchu. Ja jestem dużą zwolenniczką tego. Na YouTubie jest mnóstwo fajnych, delikatnych ćwiczeń dla kobiet w ciąży, które naprawdę będą poprawiały samopoczucie. Ale przede wszystkim chciałabym, abyście uniknęły sytuacji w przypadku ciąży takiej, że jesteście w ciąży, to teraz osiadacie, jecie niezdrowo. To nie chodzi mi o to, że nie powinniście jeść jakichkolwiek z rzeczy przetworzonych i tak dalej. Pewnie, że tak. Dla głowy, dla lepszego samopoczucia czasami, to nie ma w tym nic złego. Tylko chodzi o to, aby nie doprowadzić do tego, że czujecie się zaniedbane. A czuć zaniedbane się będziecie wtedy, kiedy będziecie jeść bardzo wysoko przetworzoną dietę przez okres ciąży, mając na to takie przyzwolenie z jednej strony, natomiast druga wasza strona będzie wiedziała, że to nie jest dobre. I jednocześnie zaniedbując zupełnie ruch, bo to też wpływa na zapotrzebowanie energetyczne. Czyli na przykład nasze zapotrzebowanie w ciąży rośnie troszeczkę, z każdym trymestrem coraz więcej,
Natomiast jeżeli w ciąży decyduje się odpuścić aktywność fizyczną, zrezygnować ze spacerów, zrezygnować z rozciągania, wyeliminować treningi zupełnie, a nie zamienić je na takie, które są dla mnie teraz odpowiednie w ciąży, no to moje zapotrzebowanie energetyczne w tym zakresie spada, więc masa ciała będzie szybciej wzrastała. Uważam, że mamy bardzo mocno społecznie zakodowane to, że kobieta odpoczywa w ciąży. Oczywiście musi odpocząć, ale jakby bez przesady, jeżeli chodzi o też zakres tego, czy ona jeszcze o siebie dba, czy to już jest odpoczynek, właśnie taki odpoczynek, tak jak z tym jedzeniem cały czas wysoko przetworzonych rzeczy. Czy tak, czy nie, nie? Oczywiście też nie jest powiedziane, że jeżeli macie masę ciała w normie, przy tej jedzeniu 25 kg, to później będzie bardzo trudne to do zrzucenia, bo może być, natomiast nie musi być. U części kobiet naprawdę wahania masy ciała są spore i dla nich to nie pełni żadnego problemu, ale zakładam, że jeżeli słuchacie tego podcastu, to chcecie tego uniknąć, chcecie też przytyć zgodnie z tymi normami, które myślę, że są adekwatne. Myślę, że są adekwatne, bo one przewidują właśnie tą tkankę tłuszczową, którą będzie nam potrzebna do tego, aby później utrzymać laktację, no i cała masa, która poświęcona jest właśnie na dziecko i na całe otoczenie tego dziecka. Więc tak, to są te kwestie, które chciałam omówić. Wiem, że ten odcinek był zupełnie inny niż te, które zazwyczaj nagrywam, ale to dlatego, że bardzo często ten problem wiąże się z i ten problem nadmiernego wzrostu masy ciała jest taki popularny, ale pamiętajcie, nikt nie tyje z powietrza w ciąży. To zawsze z czegoś wynika i tutaj chciałam Wam przybliżyć, co może być przyczyną. Przyczyny między innymi w tym, o czym właśnie sobie powiedziałyśmy. Myślę, że też warto mieć taką świadomość tego, że w tym pierwszym okresie, gdzie te mdłości mogą wystąpić, to w ogóle najśmieszniejsze dla mnie było to, że poranne mdłości okazały się mdłościami 24 godziny na dobę. U każdego oczywiście to wygląda nieco inaczej, ale też część kobiet, z tego co wiem, radzi sobie z tymi mdłościami właśnie poprzez zagryzanie jedzenia i im to bardzo służy. I tutaj nie ma w tym nic złego, nie ma w tym nic dziwnego, jeżeli ta masa ciała szybciej podskoczy właśnie przez to, bo te mdłości są naprawdę tak uciążliwe, że o kto będzie z nimi walczył właśnie w jakikolwiek inny sposób, jeżeli inne sposoby po prostu nie działają. Natomiast część osób w tym pierwszym trymestrze ma mdłości, których jedzenie nie jest w stanie znieść. I u mnie właśnie tak było, że ja miałam wręcz bardzo, bardzo silną awersję do jedzenia. Starałam się szukać jakichkolwiek produktów, które byłam w stanie przyswoić i szczerze mówiąc wtedy moja dieta była bardzo wysoko przetworzona, ponieważ głównie jadłam jakieś gotowe sałatki, jakieś pasty rybne, jakieś rzeczy, które miały bardzo intensywny smak, ale też specyficzny intensywny smak. Niemniej wciąż tych produktów, które mogłam spożywać, było bardzo mało. To są takie kwestie, które są bardzo specyficzne w ciąży. Myślę, że u niektórych zachcianki, tak jak wspominałam, mogą być też większe. Tylko pamiętajcie, że jeżeli te zachcianki macie codziennie, w dużej ilości, to one w pewnym momencie zaczną wpływać na Wasze samopoczucie. Tak samo jak rezygnacja z aktywności, tak samo odżywianie się w bardzo wysoko przetworzony sposób w ramach każdego posiłku będzie realnie wpływać na Wasze samopoczucie. Więc wtedy myślę, że warto jest zdecydować się na to, aby zachować zdrowy umiar, aby dbać o, tak jak w zaburzeniach odżywiania zresztą, tak jak w ogóle w jakimkolwiek innym przypadku, zadbać o 3 główne posiłki w ciągu dnia, które będą zbilansowane po to, abyśmy lepiej się czuły i abyśmy miały poczucie, że dbamy o siebie i rozwijające się dziecko. I tą samą zasadę zastosowałabym w przypadku aktywności fizycznej, ponieważ uważam, że jeżeli osiądziesz, nie będziesz siedzieć jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, odpoczywać, po prostu odpoczywać, bo jesteś w ciąży, to na czwarty, piąty, szósty dzień nie będzie Ci się już chciało ruszyć.
Tak to wygląda zazwyczaj. Więc warto jest utrzymać swoje nawyki związane z aktywnością fizyczną, chyba że jej nie ma w ogóle, no to warto jest jakąś wdrożyć. Oczywiście rozsądną, nie teraz jakieś super interwałowe treningi, absolutnie nie. Równoważoną aktywność fizyczną, aby też czuć się dobrze. Czuć, że jeżeli mamy jakieś dolegliwości ciążowe, to one są naprawdę związane z ciążą, a nie z zaniedbaniem, które wynika z bardzo przetworzonej diety i braku ruchu. Po prostu. Tutaj, jak zwykle, nawołuję do zdrowego rozsądku. Mam nadzieję, że w tym odcinku zahaczyłam o kilka punktów, które mogą być dla Was interesujące, które są dla Was interesujące. Myślę, że ten odcinek jest taką odpowiedzią na to pytanie, jak czuć się w ciąży dobrze, jak o siebie dbać i jak zwracać uwagę właśnie na te kwestie, które gdzieś tam mamy zakodowane w głowach, które kojarzą nam się z ciążą, czy kojarzą nam się z młodą matką. Pamiętajcie o tym, aby w każdych warunkach dążyć do tego, aby o siebie dbać. A troska to jest zarówno odpoczynek, jak i zaangażowanie, które musimy włożyć w to, aby nasza dieta była wartościowa, odpowiednia do naszego obecnego stanu i tak samo, aby ta aktywność była adekwatna do naszej obecnej sytuacji, ale aby nie było tak, że jej nie ma w ogóle. No chyba, że wynika to oczywiście z zaleceń lekarskich, tutaj nie ingeruję w to. Także tak, jeżeli słuchacie, jeżeli jesteście w ciąży bądź planujecie być w tej ciąży zaraz, to trzymam za Was mocno kciuki. Mam nadzieję, że ten okres będzie dla Was miłym, przyjemnym, na tyle, na ile się da i życzę dobrego rozwiązania. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku, już powracającym do tematu zaburzeń odżywiania, zaburzonych zachowań żywieniowych. Myślę, że tutaj też troszeczkę o to zahaczyłam. Trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast@dieta-sportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!